Dzień dobry, kochani. Witam Was w jednym z najważniejszych filmików w całym sezonie, czyli w odcinku, w którym będę wysiewała pomidory. Jest dzisiaj 16 marca, więc mamy już drugą połowę tego miesiąca i czas najwyższy, żeby zabrać się za wysiewy pomidorów. Czemu ja robię to dopiero w drugiej połowie marca? No, tego możecie dowiedzieć się z kilku przynajmniej innych filmików na moim kanale. Przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu, żeby po prostu miały maksymalnie dużo światła i maksymalnie dużo ciepła w tym okresie, kiedy będą kiełkowały, żeby się nie wyciągały i żebyśmy nie skończyli z taką, wiecie, rachityczną, wyciągniętą rozsadą. Im później, tym wbrew pozorom, jeżeli chodzi o pomidory, lepiej. To nie papryka, że musimy wysiewać w lutym albo nawet czasami w styczniu. Pomidory spokojnie możecie wysiewać od połowy marca, nawet do końca kwietnia i one Wam zdążą urosnąć, zdążą później owocować, dojrzeć. Nie obawiajcie się, wszystko będzie w porządku. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie poddał się tej manii takiego bardzo, bardzo wczesnego wysiewania, i jeszcze nie ma za sobą tych pierwszych wysiewów pomidorów, to zapraszam do tego, żeby zrobić to razem ze mną. Ten filmik najprawdopodobniej pojawi się na kanale dopiero po weekendzie, czyli gdzieś w okolicach 20 marca, więc jeżeli akurat tego dnia, gdzieś w okolicy tego terminu, to ten filmik obejrzycie, to nie bójcie się, jest to jak najbardziej dobry czas na to, żeby pomidory wysiewać. A teraz nie przedłużając, ja w tym roku będę wysiewała, jeżeli dobrze policzyłam, 13 odmian pomidorów. Z tego 11 odmian to będą odmiany, które miałam już w poprzednim roku. Po prostu zostały mi te nasiona, więc je wykorzystam. Dlaczego miałabym się ich pozbywać? Każda miała w sobie coś fajnego i każdą na tyle cenię, że chcę mieć je też w tym roku. I jeszcze będą dwie nowe odmiany, które nasiona po prostu dostałam w prezencie, więc no też nie chcę zmarnować i wysieję. Podzielę się sadzonkami z osobą, od której te nasionka dostałam. A co w tym roku będzie? Słuchajcie, z tych nowości to będzie pomidor średnio późny Yellowstone, taki żółty. Nie miałam go jeszcze nigdy, także nie wiem jaki będzie. Pomidor koktajlowy Black Cherry. Miałam kiedyś, byłam zadowolona. Brutus, czyli jeden z moich ulubionych pomidorów, ogromny, słodki, mięsisty, po prostu uwielbiam. Jeżeli chcecie coś takiego ekstra, ekstra, to Brutusa polecam. Malinowy warszawski, też bardzo, bardzo lubię, wspaniałe pomidory, ale moim zdaniem pomidor dosyć trudny w uprawie, wymagający jednak zadbania i dobrych warunków, więc jeżeli nie macie jeszcze takiego dużego doświadczenia, no to może na start bym odradzała, ale jeżeli już tam coś potraficie, umiecie, czy tam chcecie się bardziej zaangażować, to słuchajcie, malinowy warszawski, no poezja, po prostu i nic dodać, nic ująć. Red Pear, ogromne, wielkie sakiewki, takie typu włoskiego, wysoki, plenny, potężny pomidor, polecam. Co tam dalej? Jantar wysoki, jeden z najlepszych i taki żółciutki, fajny, duże pomidory o różnych wielkościach, od takich naprawdę ogromnych po takie mniejsze. No nic się nie zmarnuje z tego pomidora, po prostu nie dam uszczknąć ani sztuki, żeby się zmarnowała. Następnie, co będzie? Ox Heart, czyli bawole serce, takie klasyczne, duże, słodkie, wspaniałe, takie do sałatek, do kanapek, też uwielbiam. Też jeden z moich ulubionych, czyli Noir de Crime, czarny książę, wysoki, ciemny pomidor wpadający w taki, aż takie bordo, wręcz brąz, czekoladę, nawet czerń, w zależności od warunków uprawy, duży, taki odporny, ale z tendencją do pękania. On, jeżeli ma niedobory wody albo ma takie okresy, kiedy wody jest naraz dużo, a później długo, nie ma tej wody, jest susza, to on będzie Wam pękał. Niestety, no, taką ma tendencję, ale jak zadbacie, to wyborne, super. Dalej, co tutaj mamy? Orpera di Abruzzo, też fantastyczny, włoski, wielki, taki naprawdę, no kilka takich pomidorów, wiecie, macie takie naręcze, że nie idzie tego po prostu przenieść. Następnie rumba ożarowska, bardzo plenny, taki krzaczasty pomidor na przetwory, głównie na soki, w tamtym roku był, świetnie się sprawdził. Podobna odmiana, też taka przetworowa galera, też niewielki, ale mnóstwo tych pomidorków wisi, po prostu tego jest od groma. No i proszę Państwa, Adonis, tak samo,
odmiana właśnie taka na przetwory, taka krzaczasta, bardzo plenna i król, po prostu król całego roku, chyba zaraz po Brutusie albo gdzieś ex aequo, czyli złoty ożarowski, określany jako najlepszy pomidor w Polsce. Ja bym powiedziała, że jeden z najlepszych pomidorów w ogóle, jakie ja kiedykolwiek jadłam. I powiem Wam, że komu bym tego pomidora do spróbowania nie dawała, to każdy był zachwycony, to jest delikatnie powiedziane, oszołomiony. I pytał, a co to w ogóle za pomidor? A skąd Ty to w ogóle takiego masz? Takiego to nigdy nie jadłem albo nie jadłam. No fakt, jeżeli nie próbowaliście złotego ożarowskiego, to kiedy pierwszy raz go spróbujecie, to powiecie, no takiego to jeszcze nie jadłam. Bez zbędnego przedłużania, przechodzimy do wysiewu. Ja już mam przygotowane prawie wszystkie pojemniczki, wszystkie też już oznakowane, żeby Wam na wizji nie przedłużać. Mam naklejeczki zrobione albo taką drukarką do etykiet, albo po prostu z takiego, wiecie, kółka, z takich naklejek do przetworów, żeby było szybko, bo zależy nam na tym, żeby no tutaj za dużo się nie rozwodzić. Jedną tylko uzupełnię, bo jedną mam pustą. Jeżeli chodzi o ziemię. Dowolna ziemia, ma być mięciutka, ma być pulchna, nie może być przemoczona, nie może być taka, która wiecie, gdzieś tam przy sklepie albo przy markecie miesiącami stała na zimnie, na mrozie i padało na nią, żeby potem nie było, że wiecie, dostaniecie zgnilizny siewek, kiedy się te małe roślinki wynurzą z ziemi. Ja zawsze przed wysiewem ziemię mocno podlewam. Jakikolwiek mój film nie obejrzycie, to zobaczycie, że wykładam podłoże do pojemnika, podlewam, czasami nawet lekko uklepuję, żeby ta ziemia się zagęściła, dopiero wysiewam, przysypuję ziemią i znowu podlewam. Chodzi mi o to, że chcę zapobiec sytuacji, kiedy nasionka wpadną w taką świeżo podlaną, pulchniutką, suchą glebę i bardzo głęboko wpadną, przez co no niestety mogą mieć trudność z wykiełkowaniem. Słuchajcie, ja nie będę wszystkich tych nasionek tutaj zaraz wysiewała na wizji, bo to by Wam bardzo, bardzo długo trwało. Wysieję po prostu tylko część. Wysieję te, na których mi najbardziej zależy, czyli te, dla których przygotowałam takie większe doniczki, a nie takie malutkie multiplaty. O, jakiś włosek, czy to sierść kocia. Słuchajcie, czyli właśnie złotego ożarowskiego, to sobie od razu odkładam. Później Brutusa miałam gdzieś na początku, jest i rumbę ożarowską. No tak wpadło, że akurat będzie rumba, to jest rumba. Tak, to jest rumba. Ok, no i co? Proszę Państwa, zaczynamy od tego unikatu, od tego złotego ożarowskiego. Jeżeli chodzi o wysiew pomidorów, to ja staram się robić tak, żeby po prostu nie przesadzać z ilością tych nasionek. Wysiewam tak, żeby one były jakoś od siebie oddalone, ale też już bez przesady, no to nie musi być z jakąś chirurgiczną precyzją, no bo to nikt nie będzie z tego strzelał, słuchajcie. To nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo jak bardzo dokładnie było, ale pamiętajcie, żeby sobie wysiać troszkę więcej. Ja sobie wysiewam zawsze trochę więcej nasionek niż docelowo chcę roślin. Dlaczego? Dlatego, że to tak jak z ludźmi. Jedna roślinka urośnie wysoka, a druga urośnie niska. Jedna będzie krępa, druga będzie znowu wiotka i długa. Posiane. Więc no nie wszystkie będą nam się podobały i nie wszystkie wykorzystamy docelowo do pikowania. Więc ja sobie daję taki margines, żeby mieć po prostu możliwość wybrania tych najfajniejszych sadzonek, które będą mi się najbardziej podobały. A druga sprawa jest też taka, że no nie wszystkie te sadzonki dotrzymają do momentu sadzenia, bo może się zdarzyć, że spadną Wam z parapetu, czy Wam, nie wiem, kot, pies na przykład zniszczy podczas hartowania, albo się gdzieś połamią przez wiatr, albo się oparzą. Zawsze jest jakieś ryzyko, że któraś z tych sadzonek Wam wypadnie, więc wysiewajcie sobie, ja bym powiedziała, 20-30% więcej niż docelowo chcecie mieć roślin, ale też nie siejcie takich lasów, że wiecie, całe opakowanie do jednej małej takiej doniczki, no bo to bez sensu jest. Wtedy wykiełkują tak bardzo, bardzo gęsto i będą ze sobą konkurowały przede wszystkim o światło, a przez to będą gnały bardzo, bardzo, bardzo do góry. No jeżeli obserwowaliście pilnie, to ja podczas wysypaniu takiej warstwy pół centymetra do centymetra podłoża na nasionka, później jeszcze raz to sowicie podlałam i odstawiam. Następnego mamy Brutusa. Jeżeli chodzi o takie środowisko kiełkowania, to nie musicie od razu gdzieś tam wystawiać na jakieś bardzo słoneczne parapety, no bo
jeżeli te nasiona jeszcze nie wykiełkowały, one jeszcze nie ożyły, to one nie potrzebują jeszcze mieć właśnie super warunków takich oświetleniowych. Poczekajcie, aż coś się z ziemi wynurzy. Jak się wynurzy, no to wtedy automatycznie na najbardziej słoneczny parapet, jaki tylko w domu macie, i doglądajcie. Obserwujcie, sprawdzajcie, czy się nie wyciąga. Jak się wyciągają, to trzeba lekko schłodzić albo właśnie wynieść na przykład na chwilę na dwór, żeby się troszkę przewiały. Tylko że znowu, nie na mróz, żeby nam no, te sadzonki po prostu nie zamarzły, bo wiecie dobrze, albo i nie, że pomidory to są rośliny wybitnie ciepłolubne i one w takiej temperaturze poniżej 8 stopni Celsjusza to hamują totalnie wzrost, przebarwiają się na fioletowo, a jeśli będzie jeszcze chłodniej, to Wam po prostu umrą i finito po uprawie i trzeba będzie siać od nowa. W najlepszym wypadku, kiedy będzie jeszcze czas, a jak nie, to po prostu kupić. Tylko jak przyjdzie Wam kupić, no to wiecie, nie będziecie mieli już na przykład tak jak tutaj 13 odmian do wyboru, tylko Pani na targu powie, ja mam czerwony albo malinowy, to który podać, czerwony czy malinowy, i nawet nie będziecie widzieli, jaka to jest odmiana, a co dopiero mówiąc o tym, że będziecie mogli sobie na przykład wybrać jakieś tam konkretne cechy takiego pomidora. Nie wiem, czy się teraz nie pomyliłam, wiecie? Nie wiem, czy Brutusa nie pomyliłam z Rumbo Możarowską. Nie wiem, to muszę obejrzeć ten film po tym, jak to wysieje, żeby wiedzieć, czy czasami podczas tego gadania mi się to nie pomyliło. No ale idziemy dalej. Co do wysiewu w glebę z ogrodu. Często mi się zdarzały takie pytania, czy można wysiewać w taką ziemię, jeśli nie kupiłem ziemi z, no, z marketu takiej do wysiewu, do pikowania. No ja Wam powiem, że ja bym nie polecała, bo ta gleba jednak ma bardzo dużo różnych patogenów, no i po prostu to, no ona nie jest też tak lekka, tak pulchna, jak to podłoże takie gotowe, przygotowane właśnie do kiełkowania małych roślinek. No chyba że macie jakąś super ziemię kompostową, nie wiem, wyprażycie ją jakoś, jesteście za nią pewni, ale no to znowu ktoś, kto jest początkujący, to raczej takiego podłoża w ogrodzie w ogóle do dyspozycji mieć nie będzie, a ktoś, kto jest zaawansowany, to już się nie bawi w takie rzeczy, zazwyczaj już kupuje gotowe. No, jak chcecie, jeśli macie możliwość, wypróbujcie, ale dla pewności ja bym polecała takie gotowe podłoże. I teraz jeszcze co do podłoża, to tak już kończąc. Pamiętajcie, że jeśli macie takie fajne, super podłoże, jak ja mam, czyli takie pulchniusieńkie, takie właśnie mięciutkie jak chmurka, to warto je uklepywać przed wysiewem tych nasion, a potem też nawet warto trochę docisnąć. Dlaczego? Dlatego, że to zapobiegnie takiemu efektowi tak zwanych wschodów kaskowych, czyli jeżeli roślinki nie mają, młode roślinki kiełkujące nie czują tego napierania od góry warstwą ciężkiej gleby, to one mają trudno pozbyć się tego nasionka, czyli tej okrywy nasiennej, tej łupinki. I one wschodzą po prostu z taką, wiecie, papryka często tak wschodzi, że kiełkuje i u góry ma po prostu to nasionko, które się nie chce otworzyć, tą łupinkę, która nie chce spaść. No i przez to, że będziemy próbowali tam na przykład zdjąć ją tak samodzielnie, to najprawdopodobniej roślinę uszkodzimy. A jeżeli nawet nie będziemy tam nic gmerać i spróbujemy, żeby pozwolić jej samodzielnie się z tego uwolnić, to jej też nie zawsze się może udać. I przez ten czas, kiedy nie zdąży tego zrobić i te liście nie dostaną takiego dostępu do światła, nie otworzą się, to ta łodyga będzie się wyciągała, właśnie mocno wybiegała. Z pomidorami może się dziać bardzo podobnie, więc ten zabieg takiego przyklepania gleby sprawia, że na to nasionko po prostu jest jakiś nacisk. Ziemia stawia opór tej okrywce nasiennej i ona pod wpływem tego oporu, kiedy no musi się wgrzebać, po prostu wyjść do góry, łatwiej się roślinka z tego uwalnia, no i wtedy nie mamy tych tak zwanych wschodów kaskowych. Nie przedłużając już, żeby ten film nie był bardzo długi, bo o wysiewie pomidorów i o odmianach takich polecanych przeze mnie macie film na tym kanale, więc bez sensu, żebym ja to powielała. Dalej skończę już sobie z tymi wszystkimi nasionkami poza, że tak powiem, kamerą. A Was zachęcam do podzielenia się w komentarzach informacjami, jakie odmiany w tym roku wysiewacie, jakie polecacie, a jakie wręcz przeciwnie. Na przykład, co Wam się w tamtym roku nie udało i podzielcie się też ze mną informacjami na temat tego,
kiedy wysiewacie pomidory. A jeżeli chcecie zaopatrzyć się w fantastyczne kubeczki ogrodnika i ogrodniczki, ja szybciutko pobiegnę, żeby przynieść i pokazać. Poproszę o sekundę uwagi. Już jestem. Takie kubeczki ogrodnika i ogrodniczki z takimi bardzo śmiesznymi napisami. To link do tych kubeczków macie pod spodem w opisie. Zapraszam. Kubeczki przychodzą albo do paczkomatu, albo kurierem do każdego kubeczka i jest dołączony taki specjalny kartonik, więc akurat jest super i na prezent dla kogoś, kto jest zainteresowany ogrodniczą pasją i dla siebie, no bo przecież fajnie i miło jest usiąść w ogrodzie i napić się pysznej, ulubionej herbatki czy kawy, więc zachęcam do wysiewania pomidorów jak znalazł, a tymczasem bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę, za poświęcony czas. I trzymam kciuki za Wasze pomidorowe uprawy. Do usłyszenia, cześć!